Równo kwadrans po godzinie 8. Iwona Kosior. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Dzień dobry. Wczoraj w Luksemburgu odbyło się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Jednym z głównych tematów była sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Polskę reprezentował wiceminister Marcin Przydacz. Jakie są główne wnioski po tym spotkaniu? Są wnioski formalne i są wnioski nieformalne, więc przede wszystkim udało się nam, ale to nie jest pierwszy raz, przekonać bardzo mocno naszych partnerów w Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych do tego, jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Bo my tutaj w Polsce mamy różne narracje, słowo narracja jest straszne, ale czasami trzeba go używać, dotyczące tego, co się na granicy dzieje. Część skupia się na hybrydowej wojnie, którą Białoruś nam wytoczyła, część skupia się na krytykowaniu rządu. Zdanie Unii Europejskiej i państw Unii Europejskiej jest tutaj jedne. Jest wojna hybrydowa rozpoczęta przez Białoruś, skierowana przeciwko Polsce, a przez to i przeciwko całej Unii Europejskiej. Trzeba się bronić. Wczoraj minister Przydacz przedstawił bardzo duży raport dotyczący tego, co się na granicy dzieje, ilości uchodźców, ilości imigrantów, którzy próbują tę granicę przekroczyć, miejsc, z których pochodzą, sposobów, w jaki oni są przez białoruskie władze tam kierowani. Ministrowie spraw zagranicznych Unii zgodzili się, że ta wojna hybrydowa istnieje. Co więcej, zgodzili się zastanowić nad kolejnym, piątym pakietem sankcji przeciwko Republice Białoruś. Te kolejne pakiety są nakładane od dłuższego czasu. W związku z każdym kolejnym łamaniem przez Białoruś prawa międzynarodowego, ostatni pakiet, nie wiem, czy Państwo pamiętają, jeżeli nie, to przypomnę, był nakładany w związku z terrorystycznym porwaniem samolotu Ryanaira, który leciał do Wilna nad przestrzenią powietrzną Białorusi. Teraz Unia zgodziła się co do kolejnego pakietu. To będzie oczywiście jeszcze trwało jego nakładanie równolegle z tym, co wczoraj było poruszane w kwestii Białorusi. Tematem bardzo ważnym na posiedzeniu Rady Spraw Zagranicznych wczoraj była sytuacja choćby w Etiopii, choćby w Sahelu. Te rzeczy, i to jest bardzo ważna kwestia, którą musimy cały czas podkreślać, są ze sobą powiązane, bo imigranci namawiani przez władze białoruskie za pośrednictwem różnego rodzaju agencji turystycznych trafiają do nas również z tamtych terenów i Polska, ale i Unia Europejska pozostaje w kontakcie z tamtymi państwami, aby tę falę powstrzymywać. A jaka jest w ogóle rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych w próbach zażegnania kryzysu na granicy polsko-białoruskiej? Bo oczywiście mówimy tutaj o ministerstwie, przede wszystkim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i kwestii jakby ochrony sytuacji, ochrony granic przez służby graniczne, ale to nie jedyna składowa działań w tym obszarze. Czy w ogóle polska dyplomacja jest w stanie wyciągnąć jakieś środki, żeby rzeczywiście realnie wpływać na sytuację na granicy i to, na czym nam wszystkim zależy, na zakończeniu tej tragedii osób, które w tym momencie są w impasie, przebywając w jednym miejscu i nie mogąc ani przekroczyć granicy, ani wrócić do swojego państwa? Naszą rolą jest robienie wszystkiego poza granicami. Tutaj już do tej polityki, która ma miejsce wewnątrz kraju, wtrącać się nie możemy i nie powinniśmy. I też to nie jest nasza rola, ale naszą rolą jest pokazywanie po pierwsze światu, co się dzieje. I ta rola moim zdaniem jest dość dobrze wypełniona, bo my w Polsce bardzo często negatywnie patrzymy się na rolę mediów. Można powiedzieć, że większość relacji medialnych, które z Polski wypływają, są relacjami dobrymi. To nie jest dobra sytuacja, ale pokazującymi, jak skomplikowana to jest sytuacja. Że w pewnych sprawach ona nie jest skomplikowana, że mają po prostu atak hybrydowy, ale co się tutaj w Polsce dzieje? Drugą naszą rolą jest załatwianie pewnych spraw z naszymi partnerami. Z różnymi partnerami. Partnerem, i to jest chyba w cudzysłowie słowo do umieszczenia, jest najważniejszym tutaj jest Białoruś, która nie chce być partnerem, która nie chce współuczestniczyć w rozwiązaniu tego problemu, wręcz przeciwnie, cały czas go zaognia, sprowadza kolejne osoby, bo mimo ograniczeń wizowych to ta fala ciągle nie ustaje. Dialog z Białorusią jest tutaj najtrudniejszy, odbywa się właściwie za pośrednictwem wzywania białoruskich dyplomatów na inny dialog. Białoruś nie chce się zgodzić, ale są inni partnerzy. Są nasi partnerzy właśnie w Unii Europejskiej, w NATO i tutaj poważną rolę odgrywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tłumaczeniu im, co się dzieje.
I ciężko jest odtrąbić sukces, ale myślę, że możemy go w tym momencie jednak zadeklarować. Zwłaszcza po wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, ale to jest ogromna ilość stałych, codziennych kontaktów, które mają miejsce między naszymi dyplomatami, ale także ministrem i wiceministrami z partnerami stamtąd od sierpnia, odkąd ta sytuacja się rozpoczęła. Więc nie jesteśmy tutaj zdystansowani. Ale jest jeszcze trzecia grupa państw. Państwa, z których imigranci się biorą, pochodzą, mają ich obywatelstwa. Mamy normalne stosunki dyplomatyczne z Irakiem, z Iranem, z Turcją, z Jordanią, z państwami Zatoki Perskiej. Zwłaszcza od momentu debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu tego roku, kiedy minister Rau jeszcze przed zwolnieniem spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Jordanii, z ministrem spraw zagranicznych Iraku, z ministrami spraw zagranicznych państw Kaukazu Południowego. Mieliśmy w Polsce, poświęcono w dużej mierze tej sprawie wizytę ministra spraw zagranicznych Turcji Czavoli i tak dalej, i tak dalej. To są próby powstrzymywania tej fali migracyjnej w stosunkach dwustronnych i europejskich, które się nam częściowo udają. No, ta fala jest mniejsza niż mogłaby być. W ogóle też dzięki pracy naszej dyplomacji zainteresowali się nasi bliskowschodni partnerzy tym, że coś takiego się dzieje, bo niejednokrotnie, i myślę, że to nie była dyplomatyczna gra, dowiadywali się o tym w ogóle od nas. Więc to jest nasza robota, codzienne nagłaśnianie tego przez placówki też w każdym państwie, bo różne teksty się na ten temat ukazują, raz dobre, raz złe. Tyle i aż tyle, plus dużo ciszy, to znaczy rzeczy, o których nie mogę pani redaktor opowiadać, klasyka, przez to czasem dyplomacja nie wybrania się we współczesnym świecie, kiedy trzeba wszystko ogłosić w ciągu pół godziny na Twitterze albo w innym portalu społecznościowym. No ale staramy się. Różne są tego efekty, bo naprawdę nie da się aż tak dużo osiągnąć bez współpracy ze strony Białorusi. A tej współpracy nie dość, że nie ma, to jeszcze jest chęć zniszczenia tego wszystkiego, co na granicy istnieje. Wspominał pan o tym, że wczoraj na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej zapadły decyzje o kolejnych sankcjach. Czy sankcje gospodarcze są w ogóle w stanie przynieść jakikolwiek skutek? Z nich to bywa oczywiście różnie, bo każde sankcje trzeba oceniać indywidualnie. I w wypadku Białorusi przynoszą skutki różne, bo z jednej strony mamy naprawdę to, że ten reżim nie jest już finansowany przez różne swoje zachodnie inwestycje, że ograniczony został poziom życia Aleksandra Łukaszenki i jego współpracowników. Ale z drugiej strony to też rzeczywiście wzmaga prowokacje ze strony Aleksandra Łukaszenki, jego chęć zwrócenia na siebie uwagi i wysłania do Unii sygnału: ja zatrzymam uchodźców, ale wy musicie pójść ze mną na jakiś kompromis. Nadszedł chyba taki czas, że musimy sobie powiedzieć, że żadnego kompromisu być nie może. Może być tylko zwiększanie sankcji, bo nie możemy ulegać szantażom tego człowieka, który próbuje nas szantażować tak, abyśmy zrezygnowali, nie wiem, ze wsparcia Związku Polaków na Białorusi, walki o wypuszczenie Angeliki Borys czy Andrzeja Poczobuta, czy wreszcie o w ogóle o wspieranie jakiegoś białoruskiej opozycji, bo myślę, że do tego też on dąży. Myślę, że tutaj jest duża zgoda ze strony państw europejskich, przynajmniej w tym momencie. Tak samo jak polski ambasador nie ma na Białorusi ambasadora Francji, nie ma ambasadora Holandii. To jest trudna decyzja za każdym razem, bo każda z sankcji też uderza w społeczeństwo, no ale nie mamy po prostu innego wyjścia i tego wyjścia nam nie daje Aleksander Łukaszenka. Chciałabym poruszyć jeszcze inną kwestię, która również przejawia się w narracji i są to opinie osób, między innymi prawników czy organizacji, które starają się pomóc na miejscu osobom, obcokrajowcom, którzy próbują przedostać się przez granicę. Głosy na temat tego, że brakuje w Polsce woli poproszenia Unii Europejskiej o wsparcie dla polskich służb granicznych przy przeprowadzaniu procedur. Tych osób jest za mało, które mogłyby usprawnić jakoś działanie na tej granicy. Między innymi chodzi na przykład o tłumaczy języka, którzy mogliby kontaktować się z tymi osobami potrzebującymi pomocy. Czy rzeczywiście Polska tutaj nie wyraża chęci i prośby o pomoc? Na przykład polscy funkcjonariusze pomagali już w ramach tej współpracy międzynarodowej, współpracy unijnej innym krajom członkowskim w podobnych sytuacjach. Polska ma pomoc ze strony Unii Europejskiej. Frontex, unijna agencja zajmująca się kwestiami granicznymi jest w Warszawie, o czym warto pamiętać. I ona, jej przedstawiciele regularnie są na granicy obecni. I to jest pomoc Unii Europejskiej.
To jest też kwestia oceny dokonywanej przez lokalne służby. To one zdecydują, czy potrzebują kogoś z zewnątrz do pomocy. Na razie, jeżeli chodzi co najmniej o kwestię tłumaczy, ja nie słyszałem o takich dążeniach. Natomiast my to wsparcie strony Unii Europejskiej mamy poprzez oświadczenie odpowiednich komisarzy, poprzez wsparcie udzielane nam na forum międzynarodowym w kwestii tej wojny hybrydowej. Ja myślę, że też rzeczywiście bardzo ważną rzeczą jest to, czy potrzebna jest jeszcze jakaś dodatkowa pomoc techniczna, ale to i tak musielibyśmy się zwracać nie do Unii Europejskiej, ale na przykład do właśnie innych państw, tak jak do Polski się zwracano bilateralnie, bo Unia Europejska nie ma swoich funkcjonariuszy, nie ma swoich tłumaczy. Mam nadzieję, że jeżeli nasze służby uznają, że taka pomoc jest potrzebna, bo tutaj też jako MSZ nie możemy wchodzić wewnętrzne sprawy i oceniać tego, co tam się na granicy dzieje z ich strony, to się o taką pomoc zwrócą. Na razie nie uznali tego za stosowne. Przypominam, naszym dzisiejszym gościem jest rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Radiowym słuchaczom bardzo dziękujemy za uwagę i zachęcamy do pozostania z Radiem Lublin na stronie Radio Lublin oraz na naszym radiowym Facebooku, gdzie będziemy kontynuować rozmowę. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące obecnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Pytanie trochę może podsumowujące na dzisiaj ten temat. Może trochę trudne, bo wymagające zebrania tych informacji, które teraz mamy, tych wniosków i próbę może przewidzenia przyszłości. Ale jak MSZ zapatruje się na rozwój sytuacji? MSZ jest z urzędu instytucją pesymistyczną, to znaczy stara się przy deklarowanym optymizmie wiedzieć jednak, że nie będzie najlepiej. I w tej chwili my możemy przewidzieć, że my reagujemy już pozytywnie, że uczymy się powoli tej całej działalności. Są pewne zmiany, które rekomendujemy, ale one oczywiście też zależą nie od nas. Lepiej jest, jeżeli chodzi o wytłumaczenie światu tego, co się dzieje, choć jest z tym różnie. To jest straszna sytuacja. Nie zawsze jest łatwo wytłumaczyć ludziom, że kiedy się widzi dzieci siedzące na granicy, kiedy się widzi smutne matki, jeszcze się trzeba być twardym, prawda, i tej granicy nie otwierać. Ale z drugiej strony mamy pełną świadomość tego, że mamy po drugiej stronie, użyłem parę razy w rozmowie z panią słowa partnera, człowieka, który chce doprowadzić do zniszczenia tego pokoju, który się znajduje tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej i dąży ze wszystkich sił do tego, żeby to zrobić. I my to widzimy, że Aleksander Łukaszenko nie chce się pohamować, nie chce tej wojny hybrydowej wstrzymać, a idzie zima. No na razie jeszcze łagodna, ładna, późno jesienna, ale różnie z tym może być. To jest rzecz, której naprawdę nie możemy nie tyle nie przewidzieć, co powstrzymać. Żadne argumenty, bowiem wiemy, że do Aleksandra Łukaszenki nie trafią, gdyż w swoim zaślepieniu i nienawiści do Polski i do Unii Europejskiej on chce tą sytuację destabilizować i ilość żyć ludzkich, które zostanie na granicy poświęcona, jest dla niego mało ważna. Tego się bardzo obawiamy. Tego braku wpływu nawet przy współpracy całej Unii Europejskiej na to, co się tam będzie działo i tego, że ta zima będzie wyjątkowo długa i straszna, nie tyle w sensie klimatycznym, ile w sensie tego, co będziemy musieli wszyscy na granicy zobaczyć. I to jest najbardziej dojmujące poczucie, że mimo całej ciężkiej pracy, którą w to wkładamy, tego niestety powstrzymać nie jesteśmy w stanie. To teraz zmieniając całkowicie temat i odnosząc się do tego, co również dzisiaj jest na pierwszych stronach gazet, czyli wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Strasburgu, który weźmie udział już w zasadzie za pół godziny. Rozpocznie się debata w Parlamencie Europejskim zainicjowana po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Tak realnie, jakich efektów możemy się spodziewać? No dzisiaj raczej niewielu, bo to jest wizyta pana premiera ma jednak charakter symboliczny. Nie symboliczny w sensie, że ma posiadający małe znaczenie, ale dyskusje to najbliższe kilka dni. Szczyt unijny, rozmowy pana premiera z Ursulą von der Leyen, z innymi przedstawicielami innych instytucji. Dzisiaj podstawowym dążeniem pana premiera jest pokazanie światu, o co nam chodzi. Jednak forum Parlamentu Europejskiego to jest forum odpowiednie do tego, żeby wytłumaczyć, że Polska nie chce występować w Unii Europejskiej, że Polska walczy właśnie z nadużyciem władzy przez unijne instytucje. I że tak się wyrażę, to po naszej stronie jest unijne dobro. Walka o klasyczną Unię Europejską. To premier Morawiecki by dzisiaj chciał powiedzieć i wytłumaczyć też, co się w Polsce w ostatnich czasach działo, bo
I Parlament Europejski, podobnie jak wszystkie inne parlamenty, stał się ostatnio miejscem, w którym się wygłasza nie zawsze zgodne z rzeczywistością oświadczenie, nie zawsze się czegoś, w czymś się ludzie orientują, coś wiedzą. I taka jest rola dzisiejszego przemówienia pana premiera. Jeżeli mnie czytał i znał, ale mam wrażenie, że temu będzie ono głównie poświęcone. Bardzo ważną rzeczą będzie też ta cała debata, która po przemówieniu pana premiera będzie się odbywała. Liczymy na to, że wielu z tych nie do końca wspierających nasz rząd deputowanych Europarlamentu będzie w stanie trochę zrozumieć, że jednak może pora na kompromis, pora na zrozumienie, pora na wygaszanie ostrych narracji, że może to spięcie, które istnieje między Polską a wieloma instytucjami europejskimi, powinno zostać wygaszone, bo ono niszczy Unię Europejską. Według doniesień medialnych Europarlament ma ponownie wezwać Komisję Europejską do szybkiego uruchomienia mechanizmu warunkowości w odniesieniu do budżetu Unii Europejskiej i wszczęcia przeciwko rządowi w Warszawie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, więc te doniesienia też trochę mówią o nastroju tych dyskusji, które przed Parlamentem Europejskim, które przed innymi przedstawicielami instytucji unijnych. Rezolucja w tej sprawie miałaby jednak być głosowana dopiero w czwartek, więc tak jak widać, jest jeszcze czas na dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Radio Lublin.